Mieszkańcy innych miast muszą wnosić dwie opłaty – podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste. W Lubinie jest inaczej. Podatek od nieruchomości został zniesiony, zaś opłata za użytkowanie wieczyste wciąż obowiązuje. Termin jej zapłaty mija ostatniego marca. Od 6 lat w Lubinie nie ma podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Natomiast często jeszcze się zdarza, że osoby płacące podatek od użytkowania wieczystego mylą te dwa podatki i twierdzą, że oni nie muszą płacić podatku od użytkowania wieczystego, bo w Lubinie takiego podatku nie ma. Przypominam, w Lubinie nie ma podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, natomiast tak jak w całej Polsce jest podatek od opłata, co nie jest podatek, jest opłata od użytkowania wieczystego i tą płacimy co roku. Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste można ustalić w Urzędzie Miejskim w Lubinie w Wydziale Finansowym na parterze naprzeciwko kasy. Udogodnieniem dla klientów jest to, że teraz mogą już płacić u nas w okienku, nawet nie w kasie, ale w biurze, gdzie panie urzędują, mogą zapłacić kartą. Takie osoby nie muszą przynosić ze sobą gotówki. Jest to od tego roku takie udogodnienie. Lubinianie mogą taką opłatę wnieść również poprzez przelew bankowy. Każdy z mieszkańców ma przypisany numer konta, który można ustalić nawet telefonicznie w Wydziale Finansowym. Jak informują urzędnicy, zanim minie termin opłaty za użytkowanie wieczyste, można zwrócić się do urzędu, jeśli jest taka potrzeba, o rozłożenie opłaty na raty. Stawki są jednak dość niskie i nie powinny nadszarpnąć budżetów domowych Lubinian zbyt mocno.